Mr. Waskowski, do you, first of all, agree with that analysis that Brexit can be handled in a way back over the crisis of the last couple of years? I mean, when we've looked back, for example, who think the security challenges in the Mediterranean are perhaps stronger than those in the East. You mentioned... Posłuchajmy. Odnośnie Brexitu, to powiem, że dobrze zrobili, opuszczając ten złodziejski kołchoz, zwany Unią Europejską. Dla nas to pierwszy sygnał, że trzeba też wychodzić. Jeżeli w Unii rządzą same przygłupy, takie są refleksje w większości krajów. Bruksela myśli, że wszyscy są winni, tylko nie my. Także słuchaj, man. Polska jest w pierwszej dywizji. Po pierwsze, jesteśmy Polakami i nikt nam nie będzie mówił, co ma robić i jak rządzić. A po drugie, Europa potrzebuje naszej ochrony, ochrony inteligentnej. Jak byłem w Paryżu, to rozmawiałem z Marine Le Pen w celu ochrony Francji przez inteligencję z Polski. Będziemy solidarni i pomożemy, ale oni sami muszą się uporządkować i zamknąć granice. Jeśli mówimy o solidarności, mówmy o niej też w temacie energii, gazu, paliwa. Dlaczego? Polska płaci najwięcej. Dlaczego nie negocjuje się wspólną cenę? A w kwestii na przykład najeźdźców z Afryki mówi się o solidarności do cholery. Rynek niemiecki pasie się na nas już 7 lat. Dlaczego pracownik w Lidlu w Niemczech zarabia 4 razy więcej niż w Polsce? Głównym problemem są ludzie, którzy kradną w Unii. Taki obecny tutaj pan Timmermans próbuje przejąć wieżę Highbury Tower od 6 piętra. To jest kłamstwo, bo chce całą wieżę dla siebie. W Rumunii trochę kradną, ale rząd dał mi kopa w dupę natychmiast. Oni muszą zażyć value. Wszyscy. These values are shared everywhere in the European Union. When women in Poland had the impression that their rights were going to be curtailed by the government or parliament, they went into the streets immediately. Unii Europejskiej mają pozwolić nam kraść we wszystkich krajach natychmiast. A jak nie, to brać value. I coś wam dodam o Unii. Wszystko opiera się na prawie, które ja ustalam. To prawo jest dla nas, nie, czekaj, dla was, ale ja go nie przestrzegam. To są podstawy, żeby można dalej okradać rynek i za zgodą rządu. Dlatego nie pasuje mi, że w Polsce jest rząd, który jest w kontrze do Unii. To może powie pan o standardach w pańskiej Holandii, sprzecznych z zasadami Unii. Może pan nie odpowiadać. Powtórzę. Niech pan powie coś o pana zasranej Wielkiej Holandii. Uwierzcie mi, jest Komisja Wenecka. Komisja Wenecką stworzono, żeby pomagała nam kraść w kryształowych rękawiczkach. Proszę, pozwólcie nam kraść. Chcemy kraść. Jedna rzecz o Komisji Weneckiej. Pan pozwoli. Jaki ma sens? Przepraszam, to właściwie bezsens komisji, istnienie tego czegoś. Ja w Polsce mogę sobie zrobić grilla, wypić piwko na mieście i nic złego się nie zdarzy. To jest polityka ochrony obywateli.
Ja wolę policję, armaty, czołgi na ulicy i popijać denaturat w domu. Jeszcze dodam, 50 bilionów Unia kradnie z Polski, bilionów euro. 50 bilionów euro na rok Niemcy zarabiają na Polsce. Mówi się o sankcjach na Polskę. Gdzie jest ta solidarność, o której się mówi? Jeszcze ten Nord Stream. Co robi komisja? Idzie do Garden, czyli do ogródka na piwo. Który kraj chce bronić tego dziadostwa? Już niedługo Polska wam powie do widzenia. Wam powie do widzenia. Dziękuję.